dzisiejszym wyjeździe naliczyłem około 80 lawet pod placami, tam gdzie byliśmy, pod wszystkimi placami. No może powiedzmy było ich 70 lawet. Biorąc pod uwagę to, że się mogły przemieszczać, ja mogę je liczyć podwójnie, ale 70 lawet było co najmniej, każda liczby na to, że 80% było lawet podwójny. Czyli policzcie Państwo sobie sami, ile tutaj samochodów się sprzedaje w jeden dzień. Razy 6 dni w tygodniu, razy 30, 25 dni roboczych. Ale są też niedziele takie, że pan Alek auto wyda. Osobiście bywałem w niedzielę po samochodzie. A nawet święta będące świętem w Polsce, natomiast tutaj święta nie ma i Alek w robocie rękawy zakasane i pieniądz czepie. Tak, czepie niczym gruchem, proszę Państwa. No nie ma wstydu, nie ma, drodzy Państwo, nie ma żadnego. Pierwszy raz widzę hybrydę, która na autostradzie jedzie 124 na godzinę. Zazwyczaj hybrydy jazdą oszczędnie, ale akurat ta jedzie na lawecie, to nie wiem dlaczego tak zapierdala, przepraszam. Nie ma oszczędzania. Korkowało delikatnie, ale jedziemy. A co to tutaj zakupiono od naszych przyjaciół ze Zaodry? Uturbiona. Przyjemnie w srebrnym metaliku naklejki pozdejmować. Wspaniale. Oczekujcie na Otomoto tego, co najlepsze. Bądź dumny, być może to sekcja kryminalna, albo ruch drogowy, albo nie wiem co. Czekaj, to może być Twoja okazja. I na pewno będzie przebieg autostradowo-miejski oczywiście. Szyby oczywiście. Będzie rozrzucane na wiosnę. Będzie waliło w okolicy. Około 6 lub 8 lawet nie nagrałem zupełnie przypadkowo z powodu prostego. Mianowicie rozmawiałem przez słuchafon. No i tyle. Oto cała historia. Drodzy Państwo, drodzy TikTokerzy, czy tak was w ogóle mogę nazywać? Okej, dzięki. Dzisiaj jadę właśnie z jednym z was po raz kolejny, już zresztą kolejny TikToker ze mną wybrał się na niemieckie place z samochodami. Facet tym razem, ostatnio byli chłopaki spod Lublina aż. Janów Lubelski, dobrze mówię? Oczywiście pozdrowienia dla was.
Dzisiaj facet przyjeżdża, TikToker, gdzieś tam mnie wyczaił te moje filmiki. Jedzie swoją, czy lawetą wypożyczoną. Podwójną, chce kupić dwa auta, chce sobie zahandlować. Dane oczywiście są utajnione i ukryte. Zabieram go na pierwszy plac, bo na placu jeszcze pierwszym od tego pierwszego jest taka miejscówka ciasna w mieście, że podwójna laweta niestety nigdzie się nie zmieści. Czasami tą osobówką gdzieś się wciśniemy, ale tego placu dzisiaj nie zobaczymy. Natomiast biorę go na plac, który jest przeniesiony 25 km poza miasto, 27 może. Zresztą widać, że nie jedziemy do centrum, pod bramę brandenburską. Na tym placu jest około 700, może 800 samochodów. Później pojedziemy pooglądać auta na kolejnych placach. Wrócimy do autostrady, polecimy sobie w prawo, w lewo, w lewo, w prawo. I coś się w końcu gubi. Mój pan laweciarz, panie Pawle, pozdrawiam. Pojechał już z dwoma ludźmi, których zabrał spod Wrocławia. Ja zazwyczaj jeżdżę, właśnie zawsze jeżdżę osobówką. Taką. I zabieram ludzi z sobą na pakę. Jako że dzisiaj widzuj TikToker idzie swoją lawetą, to na pacę mam pusto i mam luksusowo. Mogę zbierać podczas jazdy swoje myśli. Wszystkiego dobrego. Niemiecka wieś wygląda właśnie tak. Kłaniam się państwu nisko. Ciśniemy dalej. Jak coś, to dzwońcie, numer macie podany. Pamiętajcie, że bardzo rzadko odpisuję na komentarze. Bardzo rzadko, bo czas. Szkoda czasu. Jak ktoś chce konkretnie coś, macie numer telefonu albo na prywatną wiadomość, napiszcie. Jedyny słuszny sposób. Cześć. Aż się oko z daleka cieszy. Że nowiutkie auta wjeżdżają do Polski. I to zacnej marki. A na zachód jadą Fiaty 500 i Hyundai chyba ze Słowacji. Że tyle BMW bierzemy. Czwarta dobra chyba dzisiaj. No brawo. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla Was wszystkich. Zdrowia.